Dzień dobry wszystkich Państwa. Witam serdecznie. Nazywam się Bogdan Smolosz, jestem twórcą kanału Piekarz Bogdan Smolosz. I dla nowych osób, które dołączają w ostatnich miesiącach, opowiem, czym się zajmuję zawodowo, bo to może nie jest oczywiste, bo w filmach nieczęsto o tym wspominam. Drodzy Państwo, ja od lat 70. jestem piekarzem. Piekarzem jestem od zawsze, czyli teraz już jest 48 lat, jak się zajmuję piekarstwem. Od ostatnich wielu lat zajmuję się piekarstwem bezglutenowym, specjalistycznym. Uczyłem się w latach 70. w Orbisowskim hotelu w Katowicach w Silezji, ale później zawsze już pracowałem w małych rzemieślniczych warsztatach piekarniczych i cukierniczych, bo z zawodu jestem cukiernikiem również. We wczesnych latach, już 80., miałem dyplomy czeladnicze z piekarstwa i z cukiernictwa. Później, w określonym okresie, który trzeba było odbyć, zostałem mistrzem piekarstwa i mistrzem cukiernictwa, składając egzaminy mistrzowskie w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Teraz przez nikogo jakby niedoceniane dokumenty. Ale dla nas, starych rzemieślników, to miało sens, miało znaczenie, to miało wartość. Teraz dobry piekarz musi mieć dużo kolorowych tatuaży i wtedy potem poznać, że to jest dobry piekarz. To taki żart, ale takie obserwujemy w internetach. Zajmuję się pieczeniem chleba. Przez lata robiliśmy to dobrze, póki nie wiedzieliśmy, jak to popsuć. Kiedy w latach od roku 90, kiedy na polski rynek wjechały całe zagraniczne firmy z wszystkimi rzeczami, które miały polepszyć jakość pieczywa, ułatwić procesy produkcyjne, to się wszystko wydarzyło i od wtedy wszystko już po równi pochyłej na dół zaczęło spadać. Cała jakość polskiego piekarstwa poszła po latach prawie że na dno. Wszyscy się tym zachłysnęliśmy, ja również należałem do tych osób. Rzeczywiście było bardziej puchate, bardziej fajne, bardziej prozachodnie, bardziej podobne do tego, co w Niemczech czy w innych krajach europejskich. I okazało się, że ludzie tego chcą, więc to zaczęliśmy robić. I nikt wtedy się nie zastanawiał, na ile to jest zdrowe, na ile to jest dobre, na ile to jest może szkodliwe. Po latach ta wiedza dopiero została przed nami odkryta, dopiero podrążąc różne sprawy okazało się, co tak naprawdę w pieczywie jest, ale nie tylko w pieczywie, bo to samo stało się z przemysłem mleczarskim i wędliniarskim. No i ludzie zaczęli odwracać się od pieczywa. Kiedyś spożywało się 150 kg na osobę rocznie, teraz jest to może niecałe już 50 kg na osobę rocznie. A pieczywo w 90% zjadane jest naprawdę kiepskiej jakości, jest zbudowane na fałszywym marketingu, na fałszywych deklaracjach i to wysypało całą branżę piekarską. Piekarze dziwią się, czemu tak mało się sprzedaje, czemu tak trudno jest i czemu. No o to sami zadbaliśmy, żeby było trudno, bo dawaliśmy konsumentom do jedzenia nie to, co powinni byli dostać. I kiedy ta świadomość do mnie dotarła, wtedy postanowiłem wszystko zmienić, żeby odwrócić się od tego, co robiło się źle, na rzecz tego, żeby robić to zgodnie ze sztuką, a że zaczynałem wcześniej, więc wiedziałem, jak to robiliśmy kiedyś i jak to powinno być zrobione. Więc już kiedyś dawno, 12 lat temu, byłem pierwszą i jedyną bodaj organiczną biopiekarnią certyfikowaną w województwie opolskim. Było nas wtedy w kraju chyba bodaj 8 piekarzy wytwarzających biopieczywo z organicznych składników. Później, już po wielu latach, w tym roku jest 10 lat, jak otworzyliśmy ekologiczny bazar w Mikołowie na Śląsku, Ekobioorganik Centrum. I tam stojąc za ladą, rozmawiając z ludźmi, którzy tłumnie odwiedzali to miejsce, dali tak jest, słuchałem opowieści ludzi na temat ich problemów zdrowotnych, problemów
z wykluczeniami pokarmowymi, że czują się źle potem, że muszą szukać prawdziwego jedzenia, że wreszcie jakiś lekarz, dietetyk kliniczny odesłał ich, żeby szukać innego jedzenia. I myślę sobie, że trzeba się tymi ludźmi zaopiekować, zająć. Było bardzo trudno zdobyć prawdziwe bezglutenowe pieczywo bez chemii dla chorych dzieci na celiakię, dla dzieci autystycznych. Więc wtedy postanowiłem, że temat zgłębię, a był to temat, którego w Polsce nikt nie uczył. Tego nas nie uczyły szkoły, ani zawodowe, ani średnie. Nie było bezglutenowych piekarni rzemieślniczych, które mogłyby tego piekarstwa uczyć, więc trzeba to było wszystko od zera wypracować samodzielnie na podstawie prostej tysięcy prób. Więc jeśli ktoś chciałby nauczyć się bezglutenowego piekarstwa, to zachęcam, niech zacznie już. Jak będzie bardziej wnikliwy ode mnie, no to może po kilkuset próbach stworzy ileś gatunków pieczywa bezglutenowego, bez dodatków chemicznych, którego jakość wynika z procesu, a nie ze sztucznego symulowania, czy to jego świeżości, czy tego, że nie spleśnieje, czy tego, że jest pulchne i miękkie, bo w naturalny sposób bezglutenowe pieczywo tak się nie zachowuje. To, co widzicie Państwo na półkach w sklepach, no to wszystkie te, wszystko to jest stworzone pod handel, żeby długo nie spleśniało, czyli mamy propioniany, żeby było długo miękkie, żeby zatrzymywało wilgoć, czyli gliceryna i tak dalej, i tak dalej. Już kiedyś o tym odcinek nagrywałem, więc można tam sięgnąć wstecz. No a reszta całego pieczywa jest zbudowana na bazie celulozy i to jest hydroksymetyloceluloza, czy inne wszystkie inne pochodne celulozy, karboksymetyloceluloza i to są rzeczy, które wypijają dużo wody, potem to może być długo wilgotne, ale mąk jednorodnych jest tam niewiele i tak naprawdę tak jakbyśmy jedli serwetki rozmoczone w wodzie, no ale to nic mi do tego, bo ja nie krytykuję innych firm, ja krytykuję procesy i składniki, nie ludzi i nie firmy. Więc można by się od tego odwrócić, ale wtedy będzie to towar bardzo niehandlowy, bo on nie będzie mógł podróżować, nie będzie mógł leżeć na półkach, nie będzie miękki, nie będzie pulchny. No bo jeśli zabierzemy mu wszystkie te dodatkowe składniki, które są dopuszczone, ktoś o to zadbał, żeby one były dopuszczone i żeby było można to po prostu zjadać. No i nie mi to osądzać, bo ja nie jestem sędzią. Wiem jedynie, że ja bym tego nie jadł i nie dałbym tego moim wnukom. Także ja jestem piekarzem. No i powstał kanał na YouTubie, bo kiedy jakieś osoby zaprosiły mnie do rozmowy, do wywiadu, no i później było dużo takich komentarzy, żeby jeszcze coś więcej opowiadać, jeszcze coś więcej. Wtedy tego kanału YouTube'owego nie było. Przez rok zwlekałem po pierwszej takiej rozmowie w ekspercie w Bentleyu i później jeszcze u Grzegorza Kusza, agenta specjalnego i te jakby te dwie rozmowy, dwa wywiady sprawiły, że przychylne osoby zaczęły atakować, żeby mówić jeszcze. I po roku gromadziłem sprzęt, szukałem studio, gdzie mógłbym to nagrywać. No i tak powstał kanał Piekarz Bogdan Smolosz, gdzie teraz zapraszam wyśmienitych gości w różnej tematyce, wszystko w powiązaniu najczęściej o zdrowie. I tam mamy i dietetyków klinicznych, i naturopatów, i lekarzy, żeby był pełen obraz, pełen przekrój. A to Państwo zdecydujecie, czy to jest dobrze, czy źle, czy to jest dla mnie, czy to może nie jest dla mnie. Czy ja jestem weganem i w ogóle nie jem mięsa? Czy ja jem zdecydowanie białko na bazie zwierzęcej diety, od zwierzęcej? No i tak naprawdę nie obrażajmy się jeden na drugiego, bo to nic nam do tego, co kto zdecydował ze swoim życiem zrobić. My nie możemy wziąć odpowiedzialności za kogoś, możemy wziąć odpowiedzialność za siebie. I to, że ktoś je mięso, to nie jest powód, żeby weganie na niego pluli. I pisali brzydkie komentarze, bo te wywalę zawsze z tego kanału. Jeśli chcecie pisać brzydkie komentarze, no to ja was jako oglądających dam do ukrytych i możecie sobie pisać ile chcecie, bo i tak nikt tego nie będzie czytał. Więc
To jest kanał spokoju, kanał treści do rozeznania się samodzielnie w tematyce, co jest dobre i co złe. I to nie są szybkie treści. Tu nie ma gotowych recept, że od dzisiaj jak zrobisz to, 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 to i to, to będziesz pojutrze zdrowy, no bo tak to nie działa. Jeśli chcemy odbudować swój organizm na bazie naturalnej diety czy naturalnej suplementacji, no to, to nie jest weź tabletku. To się nie wydarzy w miesiąc ani w dwa. Tylko jak psuliśmy często organizm przez 50 lat, a teraz chcielibyśmy po 2 miesiącach widzieć efekty, że wszystko się zmieniło. No tak to nie jest. Wszyscy się z tym zmagamy. Ja widzę, jak moja żona się zmaga. Ja mam łatwo, bo raczej nie choruję nigdy i ja nie jestem bezglutenowy. Żona jest bezglutenowa, więc my jakby w domu jemy bezglutenowo, dlatego że Marioleńka pilnuje swojej bezglutenowości z powodu Hashimoto czy innych trudnych rzeczy. Także kanał jest tylko małym dodatkiem mojego życia. Ja jestem piekarzem, jest najłatwiej do mnie trafić na stronę biopiekarz.pl. Teraz zostały ostatnie dni na zamówienia upieczonego pieczywa i ja piekę 6 razy w roku. 6 razy w roku, co 2 miesiące dla określonej ilości rodzin. Nie dla handlu, nie dla sklepów, dla konkretnych rodzin, dla konkretnych dzieci, dla konkretnych wykluczeń pokarmowych. I na pewno nie będzie się to jakoś szczególnie rozwijało, bo ja już jestem prawie emeryt, więc może myślę ostatnio, nakręcę jakieś kursy, bo nie wiem, rzemieślnik, wiecie, dostaje emeryturę 1600 zł, to nie wiem, z czego później będę żył, jak już przestanę pracować, albo zdrowie już przestanie służyć. Kanał powstał dla Państwa w poszukiwaniu zdrowia. Chcemy dobrze się zorientować, co ze swoim życiem zrobić, co ze swoją dietą zrobić, jak szukać właściwych produktów i gdzie ich szukać. Niedługo powstanie na kanale cały taki cykl, gdzie będę pokazywał właściwych wytwórców jedzenia. Właściwych. Te, które sam jem, sam mogę polecić, sam mogę powiedzieć, kto to jest. I pewnie ileś takich osób będzie można znaleźć. Także dziękuję, że Państwo z nami są. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami kanału, proszę zróbcie to, bo to pomoże docierać do większej ilości osób. I może kogoś dobrostan się zmieni, samopoczucie się zmieni, jeśli skorzysta z tych rad, które tu na kanale usłyszy. Jeśli ktoś jest wytwórcą prawdziwego jedzenia, myśli tak o sobie, że wytwarza prawdziwe rzeczy, no to pewnie będzie jakaś forma współpracy z kanałem, żeby o tym opowiedzieć, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Bo ja wiem, jak wielu jest producentów rzeczy dobrych. Problemem jedynie jest to, jak oni mają to skomunikować, że są, że istnieją, że to robią. Bo wiecie, zasięgi na Facebookach, Instagramie, YouTubie są trudne do docierania do osób, jeśli nie zapłaci się reklam. No ja tych reklam nie płacę, więc jest jak jest. Na razie udało się nie płacić za żadne reklamy w internecie. Ale może będzie kiedyś potrzeba, bo widzę, że te zasięgi są coraz bardziej ograniczane przez dostawców tych usług. Także jestem piekarzem. Kanał jest czymś dodatkowym. Zajmuję się też doradztwem dla firm. Czasem tworzę jakieś receptury dla innych firm. Czasem uczę na temat biopiekarstwa. Uczę na temat zasad organicznych wypieków. I takie firmy też się do mnie zgłaszały. Czasem to robię, ale to rzadko wychodzi dobrze. Zazwyczaj się to nie udaje, bo oczekiwania są takie mało etyczne, że tak to nazwę. Najczęściej trafiam na osoby niesłowne, które rzucają mnóstwem obietnic, w ogóle nie biorąc pod uwagę ich spełnienia. I tych osób się wystrzegam, nawet jeśli coś potencjalnie mogłoby być jakimś interesem w miliony, ale zauważyłem, że ktoś jest niesłowny, więc od razu mówię, że nie. I ja nie chcę tych milionów, ani obietnic tych milionów. Po prostu współpracy nie będzie. Także K.
kanał się nazywa Piekarz Bogdan Smolosz. Gości mamy super fajnych. W planach mamy super fajnych gości. Będą dalej dietetycy kliniczni, będą naturopaci, będą lekarze, będą zielarze, będą wszystkie te osoby, które mogą mieć wpływ na nasz dobrostan, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Jeśli tylko wprowadzimy część tych rzeczy w życie, bo wiecie, zobaczyć tylko odcinek, no to jedno. A wyciągnąć z niego lekcje, zrobić notatki i potem wprowadzić to w życie, no to drugie. Jeśli ktoś nie ma czasu na te treści, nie chce ich ani śledzić, ani ich wnikliwie przesłuchiwać, to nie musi tu tracić czasu. Naprawdę. Bo to szkoda czasu. Macie ciekawsze zajęcia, a tu jest dla tych osób, które poszukują dla siebie odpowiedzi na często zadawane pytania bez odpowiedzi. Także nam bardzo to z żoną pomogło, ci goście, którzy u nas bywają na kanale, bo my słuchamy ich kilkukrotnie i wyciągamy wnioski, a później zmieniamy rzeczy w naszym życiu i nauczyliśmy się dzięki gościom na kanale bardzo wiele dla naszej rodziny, czego i wam życzę, żebyście się dużo nauczyli, ale wiem, że tak jest, bo w komentarzach często się przewija, że ja dzięki temu zrobiłem to i zrobiłam tamto i poczułam się tak i to. I to są cenne rzeczy. Do tego Państwa zachęcam. Także kto chce, może subskrybować. Kto się chce odsubskrybować, proszę nie mieć z tym problemu. No i tyle to. Także jestem piekarzem. Moje wykształcenie jest niewielkie, ale doświadczenie przez 48 lat w piekarni myślę, że spore. Wymyślam rzeczy, które na świecie nie istnieją. Wymyślam receptury, których nie ma. Wymyślam składy pieczywa wolnego od chemii całkowicie. I wtedy bezpiecznie zjadają to osoby z najtrudniejszymi wykluczeniami, z największymi problemami jelitowymi, żołądkowymi, z celiakią, z leśniewskiego krona, autystyczne dzieci i wszystkie panie Hashimoto. Kto uzna, że warto, w opisie będzie link do sklepiku, gdzie można zamawiać, ale nie namawiam do zamówień. Tylko osoby, które zdecydują, że warto, a później jeszcze muszą zobaczyć filmy, jak to w domu przygotować, więc daleka droga. To nie tak tylko, że zapłacić i zjeść. Dziękuję, że ze mną jesteście. Trzymajcie się, miejcie piękny wieczór. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.